przegranej z Górnikiem Łęczna w Grudziądzu 0-1 Olimpia straciła szansę na awans do Ekstraklasy. Zawiedzionym jednak przypominamy, gdzie zespół z Grudziądza był jeszcze w 2011 roku, a więc stosunkowo niedawno i jaką drogę przebył do miejsca, w którym obecnie się znajduje. Spora część spotkania w dosyć ekstremalnych pogodowo warunkach. Aby wygrać z najlepszym w lidze zespołem, czyli Górnikiem Łęczna, trzeba być jeszcze lepszym. Same szczęście nie wystarczy. W Grudziądzu czołowy zespół pierwszej ligi udowodnił, że takie, a nie inne miejsce w tabeli nie jest kwestią przypadku, lecz związane jest z rzeczywistą kondycją jego zawodników i poziomem, jaki prezentują. Piłkarski gdzieś tam trochę z boku. Przyjechaliśmy tutaj po zdobyć punktu. Nam się to udało, zrobiliśmy następny krok do awansu. Musimy to na pewno potwierdzić w następnym meczu i no, na pewno cieszymy się z tego. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko do awansu, także nikt nie przewidział tego na początku. Dziennikarze mnie pytali, kiedy okno transferowe było zamknięte, czy się zajmiemy chociaż lepszym miejscem niż w ostatnim roku. 12 miejsce było. Powiedziałem, że 10 zajmiemy, ale okazało się trochę lepiej, także cieszymy się z tego. Chłopacy się cieszą, także dużo popadało, także cieszymy się. Przeciwnikiem, który jest można być bardzo niewygodnym przeciwnikiem, mających klasowych zawodników w swoich szeregach i dosyć trudno nam to się dzisiaj układało. Ja myślę, że tutaj do pierwszej bramki, to pierwszą bramkę zdobędzie to spotkanie. Także no, dzisiejsze spotkanie to się udało, czy zasłużyła drużyna Górnika Łęczna na to i schodzimy z boiska jako pokonani. No, naprawdę staraliśmy się odrobić tą bramkę, ale mądrość drużyny to widać, no, nie przez przypadek ten zespół jest na pierwszym miejscu w tabeli i taką momentami małą różnicę między nami, bo widać, że my jesteśmy na piątym czy tam szóstym miejscu, a Górnik Łęczna na pierwszym i nikt w tej wyrównanej lidze punktów za darmo nie rozdaje. Jeszcze raz gratuluję tutaj najprawdopodobniej najbliższej kolejce awansu i nas czeka jeszcze sporo pracy, żeby po prostu żeby być na tym poziomie, co w chwili obecnej jest na przerwie ten mecz było no, trochę tam błyskawic było i trochę niebezpieczne też dla zawodników, tak w regulaminie, ale sędzia przytrzymał to i musieliśmy dokończyć mecz.